Witamy Was w kolejnym filmiku. W tym filmiku porównamy dla Was dwie toalety turystyczne, mniejszą i większą. Na początku kupiliśmy tą większą, bo myśleliśmy, że będzie pasować do naszego campervana, ale jak potem się okazało, jednak jest ona nieco za duża dla małego campervana, dlatego zdecydowaliśmy się na tą mniejszą 12-litrową. Te dwie toalety, jeżeli chodzi o tą górną część, wyglądają praktycznie tak samo. Tamta nazywa się Campa Potti, a ta nazywa się Porta Potti. Ale dla mnie wyglądają identycznie. Jedyna różnica to te kasety. Ta kaseta ma 12 litrów, a tamta ma 21 litrów. I dodatkowo tamta ma wskaźnik napełnienia kasety. Używa się bardzo prosto tych toalet. Tutaj mamy odbezpieczenie, gdzie ściągamy tą górną część i zostaje nam sama kaseta. Kaseta wygląda tak, jak widzicie. Tutaj też jest miejsce na te chemikalia do spłuczki i do samej kasety. W kasecie też jest spłuczka, gdzie po pociągnięciu otwiera się ta klapka i cała zawartość ląduje w środku tutaj. Tutaj mamy standardowo, jak we wszystkich kamperach, te kasety. One jest bardzo, praktycznie ona tak samo wygląda jak taka zwykła kaseta w kamperze, gdzie mamy korek i wylewamy wszystkie nieczystości, bądź też wlewamy ten płyn. My zdecydowaliśmy się na kapsułki. Jeszcze ich nie używaliśmy, ale myślę, że dadzą radę, bo widzieliśmy na kilku filmikach, że dużo ludzi się decyduje na te kapsułki. Bardzo ładnie pachną, 16 kapsułek, koszt około 50 zł. Też znana firma Dometic. Potestujemy i powiemy Wam, jak się sprawdzają. Pokażę Wam tą kasetę z tej drugiej toalety. Jaka jest różnica. Jak widzicie, kasety są praktycznie takie same. Z góry one się niczym nie różnią. To jest wszystko to samo. Taka sama kieszonka, tylko po prostu różnica w rozmiarze. Ta jest praktycznie o połowę mniejsza niż ta 21-litrowa. Zasada działania ta sama. Sama toaleta w środku wygląda jak zwykła toaleta. Mamy deskę, tutaj tą drugą do siedzenia. Mamy jakieś instrukcje. Tutaj mamy spłuczkę ręczną, gdzie po prostu ta woda wlatuje, obkrąży całą muszlę i ją czyści, a potem spuszczamy tutaj wszystkie nieczystości. Po tej stronie mamy zbiornik na wodę do spłuczki. Tutaj też się używa specjalny płyn. Myśmy do końca o tym nie pomyśleli w sumie, bo kupiliśmy tylko tabletki do kasety. A zapomnieliśmy, że jeszcze potrzebny jest płyn do spłuczki. No też nie będziemy lali domestosa, bo potem będzie śmierdzieć. To musi być jakiś płyn taki zapachowy, tak żeby nam potem nie śmierdziało tutaj w środku, w kabinie. Bo wiadomo, się tu śpi, je. Tak, toaleta jest dla nas dużo lepsza, bo jest mniejsza i jest bardziej praktyczna. Tamta jest naprawdę wysoka, zaraz postawimy je u nas tutaj w środku i zobaczycie, jaka jest różnica. Ta góra jest praktycznie taka sama, ja nie widzę żadnej różnicy poza tą nazwą. Pompka taka sama, zbiornik taki sam, też ma 15 litrów na tą wodę do spłuczki. Firma ta sama. Zapraszamy do środka. Teraz doskonale widać, jaka jest różnica. Tutaj jest wyższa, też nie ma co się dziwić, kaseta jest większa. Ale ta pasuje tutaj idealnie. Jak sobie zobaczycie, w naszym campervanie zaszło ostatnio kilka dosyć istotnych zmian. Przede wszystkim wymieniliśmy ten fotel, który był dwuosobowy na jednoosobowy, jest bardziej wygodny, ale o tym w osobnym odcinku, w którym pokażemy Wam te wszystkie zmiany, bo nie tylko ta zmiana, ale jeszcze też kilka innych. I jak widać tutaj, ta toaleta wpasowuje się idealnie. Tutaj wcześniej mieliśmy taką pufę. To właśnie ta pufa, która była tutaj wcześniej.
trzymaliśmy w niej wszystkie jakieś naczynia, garnki, kubki, czasami też jakieś suche jedzenie. Teraz w tym miejscu będzie toaleta. Myśleliśmy, że zmieści się do tej pufy, ale niestety jest za szeroka, a dokładnie za głęboka. Na wysokość weszłaby bez problemu, tylko jest troszkę za głęboka. I szerokość jest ok. My coś pomyślimy, obudujemy tą toaletę, żeby jej nie było widać. Do takich toalet potrzebny jest też specjalny papier toaletowy. Nie można używać takiego zwykłego, domowego, ponieważ zapcha się ta kaseta, no i będzie wtedy dużo pracy. Myśmy zrobili taki mały research, zobaczyliśmy, z czego składa się ten papier, który no nie jest tani, bo tam chyba 20 zł za 4 rolki kosztuje ten taki specjalny do tych toalet. Okazało się, że to jest w 100% celuloza i jest to dwuwarstwowy, dlatego poszukaliśmy taki sam papier, tylko po prostu nie do kamperów i do takich toalet, tylko zwykły w sklepie szukaliśmy, żeby miał 100% celulozy i żeby był dwuwarstwowy. Znaleźliśmy taki w Auchan. Jest praktycznie taki sam jak ten, który jest do tych toalet. Też zaraz pokażemy Wam, jak on wychodzi w wodzie, jak on się rozpuszcza w porównaniu z takim papierem zwykłym, domowym. To też widać już na pierwszy rzut oka, że te dwa papiery, ten no jest taki, widać, że ciężko go rozerwać tak łatwo, a ten po prostu sam się w rękach targa, nie trzeba jakiejś specjalnej siły użyć, żeby go potargać. Zaraz przetestujemy to w wodzie i sami zobaczycie, jak one się rozpuszczają. Sprawdzimy też te tabletki, jak one reagują w wodzie. Mają naprawdę fajny, taki przyjemny zapach, nie jakiś chamski. Są w porządku, bardziej pachną jak jakiś taki zapach samochodowy. Wrzucimy je zaraz do wody i zobaczymy, jak one się rozpuszczają. Wrzucę kapsułkę do miski, do jednej, i zobaczymy, jak się rozpuści. Dobra, to próbujemy. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. O, coś idzie. Może go tak trochę poruszę. O, idzie. Okej, dobra. Czyli trochę to poruszam tym, żeby troszkę szybciej może się to rozpuściło. Ale ładnie pachnie. Taki zapach dość w miarę przyjemny. Dobra, teraz tą kapsułkę rozlaliśmy do dwóch miseczek i przetestujemy papier trzywarstwowy i papier, który jest stosowany do toalet turystycznych. Wrzucamy. I to wrzucamy. I zobaczymy. Ja trochę to może tak zamieszam, zobaczymy. Generalnie to wiadomo, że ten papier się nie rozpuścił, ma się tak naprawdę rozwarstwić. Jak ten zwykły papier toaletowy. Wygląda to w ten sposób. I to jest ten drugi papier. No to widać, że on taki trochę łatwiej się poddaje. Ale troszkę widać, o, że się tak już zaczyna rozrywać. No jest różnica. Ten łatwiej się poddaje, ten papier do toalet turystycznych. No ten zwykły, domowy, no to jak widzicie, nawet jak trzymam w takiej pozycji, w ogóle się nawet nie rozrywa. Bardziej się nadaje do toalet turystycznych niż ten klasyczny, domowy papier toaletowy. Tak wygląda nasz test papieru toaletowego. Tutaj mamy korek, gdzie nalewamy wody do spłuczki. Na przykładzie zwykłej wody, nie będziemy nalewać żadnej chemii. Nalejemy trochę wody. Po drugiej stronie mamy pompkę do spłuczki. Pompując, spłukujemy to, co jest tutaj w toalecie. Jak w prawdziwej toalecie. A tutaj w momencie pociągnięcia tego wlatuje nam wszystko do tej kasety.
I sprawa załatwiona. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. No trochę szkoda, że nie ma tego tutaj wskaźnika napełnienia, no ale będziemy sobie jakoś radzić bez tego. Chociaż tu jest miejsce na ten wskaźnik. Próbowałem znaleźć taką małą ze wskaźnikiem, ale nie mogłem znaleźć żadnej małej, tylko te duże są ze wskaźnikami, nie wiem dlaczego. Ten kibelek, on jest też trochę niższy niż taka standardowa toaleta, jak widzicie. Różnica jest niewielka. Myślę, że tamten z tą większą kasetą jest praktycznie taki sam jak taki kibelek w domu. Jeżeli chodzi o rozmiar samego kibelka, no to praktycznie taki sam. Na początku nie byliśmy do końca przekonani, jeżeli chodzi o same toalety turystyczne, ponieważ no, trochę nas to brzydzi, ale z biegiem czasu zauważyliśmy, że jednak taka toaleta nam się bardzo przyda i ułatwi nam też życie w podróży w takich sytuacjach, gdzie naprawdę jest ciężko znaleźć toaletę i potem człowiek traci dużo czasu, denerwuje się niepotrzebnie, chcąc znaleźć jakieś miejsce. Ostatnio był taki już krytyczny moment, gdzie byliśmy nad jeziorem Garda 2 tygodnie temu we Włoszech. Kto był, to pewnie też wie, jak tam jest. Strasznie ciasno, problem ogólnie z parkowaniem. Znaleźliśmy parking dla kamperów, to nie był kemping, tylko parking dla kamperów. Była jedna toaleta, która była nieczynna. No i był naprawdę dramat, bo wszyscy chodzili w krzaki. No i to też trochę takie słabe w takim fajnym miejscu. Mielibyśmy tą toaletę, by było dużo łatwiej. Dlatego naszym postanowieniem było zaraz po powrocie zakup toalety. Też jak rozmawialiśmy tam z ludźmi, niektórzy z nich mieli, bardzo sobie chwalili, mówili, że absolutnie nie ma żadnych zapachów, że jedyne no, to jest obrzydliwe opróżnianie tej kasety. No ale co, to jest życie. Jeżeli będzie okazja skorzystania gdzieś, nie będziemy jej używać. Ona jest tylko taka awaryjna. Myślę, że dowiedzieliście się co nieco w tym filmiku. Zobaczyliście, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma toaletami. Myśmy zrobili taki mały research. No i z tego, co wychodziło, to chyba cenowo i jakościowo, to te toalety tej firmy najlepiej wypadały. To nie jest materiał sponsorowany. Chcieliśmy się po prostu z wami podzielić tą wiedzą i tymi informacjami. Koszt takiej toalety tak kosztowała, ponieważ była trochę droższa, bo ma tutaj ten wskaźnik napełnienia. Były też o takiej samej pojemności tańsze, bez tego wskaźnika. Myśmy to kupili na Allegro za około 300 zł, a ta kosztowała jakieś 250 zł. Różnica jest niewielka, jeżeli chodzi o cenę. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Mam nadzieję, że ten filmik się wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Również jeżeli macie jakieś przemyślenia, pytania bądź jakieś komentarze, zostawcie je pod filmikiem. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!